Witam ponownie. Minęło 10 godzin. Prąd się ustabilizował, bo jak szedłem spać, to mniej więcej było tak samo. W celach za dużo się nie zmieniło. Tutaj troszkę wciągło jakby elektrolitu. Tutaj też jakby wciągło. Wszystko było o mniej więcej jak tu. I tutaj też. Żywe to nie jest, jak to się mówi. Ale coś słyszę, że jakby gdzieś lekko coś jakby chciało gazować. Dobra. Zwiększę troszeczkę napięcie. Do 14,4, jak było proponowane. I widać, że od razu coś tu się zaczyna dziać. Konkretniejszego. Więc... dajmy temu żreć, jak to się mówi. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie trzeba czekać. Czyli ciąg dalszy nastąpi. Tegoż oto pacjenta. Na razie mamy tyle. Po 8 godzinach. O, przepraszam, 10 chyba. Później napiszę. Jeszcze śpiący. Na razie, cześć. No i minęło zaś 8 godzin, tym razem 8, wtedy było 10. No i tak, napięcie mi spadło. Wymieniłem kable, bo bałem się, że coś z kablami jest nie tak. No i co tu się dzieje? Tu mi zaczyna cieknąć. To powiedzmy jest pierwsza cela od plusa. Tu już mi się zrobiło oczko, już wylewa, będę musiał to wybrać. Tu mi też się wylewa. Tu mi ubyło. Tutaj ubyło, tutaj zaczyna się wylewać i tu się zaczyna wylewać. No, coś się zaczyna dziać. Tylko teraz pytanie mam do ciebie, panie Rafale. Czy kręcimy dalej, czy to zostawiamy tak jak jest? Czyli czy podniesiemy prąd, czy nie? Dobra. To jest na dzień pierwszy. Kolejny raz przyjdę może za... niecałe 8 godzin i zobaczymy, co z tego będzie. To na razie, hejo. Minęło kolejne 8 godzin i jak na razie tylko tyle odessałem, żeby kwas się nie wylewał. Pierwsza cela zaczyna żyć, w sensie zaczyna się wylewać. Tutaj też troszeczkę przybyło, tutaj brakuje. Tutaj dalej brakuje, tutaj nic nie przybyło, a tutaj jest jak było. Napięcie cały czas się trzyma w takim samym poziomie, stawiam na to, że zaczyna to pomału reagować, czyli zakwaszenie zadziałało i teraz chyba będzie trzeba dźwignąć troszeczkę amperaż, bo nie jest w stanie ładowarka, no, zasilacz laboratoryjny to przepchać. Dobra. To jest zamknięcie dnia numer 1, można powiedzieć. Czyli jak to się mówi teraz, postaram się to zmontować i spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Czy ten pacjent będzie żył? Czyli plan Frankenstein w ciągu dalszym. To dzięki. Do zobaczenia i do następnego. Cześć.